Cześć moi drodzy, ja jestem Krystian. A ja Justyna. I witamy w kolejnym odcinku No Jam Rush. Serii, której zdobywamy legendarną arenę bez wydawania ani grosza na gemy. Dokładnie. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od przeglądu waszych fanartów, więc sprawdźmy, co wy żeście tam namazali. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Okej, pierwszy fanart został nadesłany przez kogo? Przez słynnego Lesia. Przez słynnego Lesia. Sprawdźmy, Lesiu, co nam nadesłałeś. Jest to... Ja. Jest to JJ. Czemu Bye, Lesiu. Czy ja naprawdę jestem taka krzywa? No, podobna. I brodę masz czarną. I mam zeza. I masz zeza, no. No i serduszka. Serduszka są, to tamto, Lesiu, taki romantyk. Ołówek wystaje, zobacz. Zostaw suba. Zostaw suba, no mam nadzieję, że zostawi suba. Dzięki temu fanartowi. Ja daję mocne 4. Ja też. Lesiu, weź kredki sobie kup. Tak, bo następnym razem nie będziemy przyjmowali takich prac. Lecimy dalej, kolejny fanart. Od kogo? Od Karola. Karol, czy? Daj lajka. Jaki grubasek. Widzę, że troszeczkę musiał się najeść. Co smoki jedzą? Smoki jedzą inne smoki. Albo owce. Owce, taki szewczyk Dratewka go przytuczył owcom i... No kurczę, Dratewki jednak nie wybuchł. Spasiony, no. Dobra, ja daję 6. Ja daję 5, bo wszyscy rysują takie o Baby Dragony. Kolejny fanart został nadesłany przez Huberta z Podniuka. Uwaga! O! To jest Ice Wizard. I to jest fanart, zobacz, mimo że kartka taki w kratkę... 3D. Nie, on wycięty jest, to widzisz? Jest 3D taki właśnie, no. To jest duża kartka chyba, narysowane i później obcięta kartka po prostu. I na niebieską kartkę położone i takie tło. No ładne, ładne. Ja tutaj mogę stary dać wysoko 9, bo wyciąłeś, pomalowałeś. No to są kredki, kredki co prawda, ale fajnie. Ładnie to wyszło, 9. Ja też daję 9. Bardzo okay, ładnie. Okej, super. Następny fanart. Adrian Pyrek? Pyrkę? Pyrczyk chyba. O, nie, od Pyrka. Adriana Pyrka napisał. Aha, zapomniałem, że to Pyrek. Barbarzyniec, no. Jak co odcinek od Adriana fanarcik, także bierzcie z niego przykład, rysujcie ładne fanarty. No, barbarzyńca nie było jeszcze. No. 7 może ja być. Ja daję 6. Okej, okay. Kolejny. Kolejny fanart. To już 5. To będą 2 kolejne fanarty nadesłane przez Anonimusa. Uwaga! Jest to Kenny. Kenny z The Walking Dead. Pierwszy fanart z The Walking Dead, no. To jest chyba... Zakatje i... Daka. Daka. Łapka w górę. Łapka w górę, dokładnie. Zostawcie łapkę w górę. I tam jeszcze jest, patrz, napisane coś na tablicy. Zasady, choroby, krasza. Wszystkie. Zasady, nie rozczytam się, ale stary, fajnie. Pomysł dobry. 9. Dziewiąteczka może być, zobacz, patrz, na twarz pada. Bardzo ładna twarz. Cień. Fajnie to wygląda, no, 9. I kolejny fanart od tej samej osoby, czyli od... Anonimusa. Od Anonimusa. Jest to... Royal Ghost. Się namazał, naskrobał. Tak, to świecówkami chyba. Jaki zdenerwowany. Taki wkurzony Royal Ghost. W kinach od 2800. Tak, spoko. 7, okej, okay. Royal Ghost, no spoko. Okej, okay, 7 fanart. Polski Slayer. Stary, ale masz czadowe kapcie. I to jest No Jam Rush. Nie, to nie jest poduszka, to jest pufa. Poduszkę. Pufa z góry. Pufa? Chyba pufa, no spoko. No takie kredko, nie, farbki? Co to jest? Kredki. Kredki, to są farbki. Kredki. No, no, trochę... 4. Ja daję 4. Spójrz na logo, mordo, teraz z lewej strony i na to. No ale oni sobie sami myślą. No dobra, no, 5. 5 daję, lecimy dalej. Busko fanart. Kolejny, Mikołaj Lemańczyk. Mikołaj Lemańczyk, co tu żeś namazał, mordo? Wow! Dziączkę. Wow! Coś dla JJ. Bardzo fajnie. Fajnie. Ładnie. To chyba jest farbkami. Farbki chyba, tak. I mazakiem chyba kontur, wiesz? Moim zdaniem, pa, cień zachowany na żebrach, tu tamto. Mogę dać stary 9. Ja mogę dać 9. Ja też daję 9. Bardzo ładnie. Bardzo podoba ładnie mi się mój giantik. O, w końcu jakiś fajny fanart. Kolejny.
10. K-game. K-game. Dragony, Baby Dragon, Inferno Dragon. I widzisz, taki sam Baby Dragon jak pierwszy. No, wszyscy właśnie odrysowują. I ten Baby Dragon taki sam z neta, także no, 5. Też 5, ale bardzo ładnie. Nie będziemy więcej dawali, bo tych Inferno Dragon naprawdę jest za dużo. Okej. Okay. Kolejny to jest Ziku 48. Ziku 48. Ziku 48. Co to? Fajne te kalesony. Co to? Mega Knight! Ale ty, co ma na głowie tutaj? Jakiś dzyndzolek. Dzyndzelka? Bicepsy jakie ty, prawie jak mój. Zobacz. No. Podobny, nie? Nie no spoko, takie. Takie nóżki chude, takie te. No, bocian, nie? Kalosze. Pokaż twarz z bliska. No fantastyczna. No, i brwi ma chyba nawet. No, słuchaj, ważne, że się starał, że rysował sam, nie że odbił. No dobra, ja mogę dać tutaj 6. Ja też 6 właśnie, no 6. Okej, okay, i ostatnich, nie, jeszcze. Nie, jeszcze 3 fanarty. Jeszcze 3 fanarty, ale wy w tym tygodniu teraz poszliście. Natalia samo jeden. Natalia. Jeźdź, ja. No, zobacz, chyba z racji tego jestem niedługo walentynki, zobacz. Lecimy od góry, leci Fireball. No. Jest tutaj logo jest... Clash Royale'a, Clash Royale, JJ vs. Farrell. No. Zostaw łapkę słupka dla JJ i Farella, by Natalka, Dart Goblin, tutaj, no. Fire Spirit, różowa. Ice Spirit, lewy dolny róg, Log, twój wymarzony, no, na jakim dywaniku sobie siedzimy? Czyli Fire Spirit, tak? Tak, Fire Spirit, powiem ci, bardzo fajnie, pomysłowe, autorskie, nieodbite, jest daje dychę. Ja daje też dychę. Daję dychę, jest nawet po mam prostu... plecy umięśnione. Bardzo właśnie takie staranne i pomysłowe. Ja bym na takie coś nie wpadła. Bardzo fajne. Gratulujemy. Dyszka, jak nic. Fantastyczne. Okej, kolejny fanart, przedostatni. Walnięty kibelek. Walnięty kibelek, lumberjack paintowy. Nie wiem, czy to jest autorskie, nie wiem. To jest chyba jakaś sylwetka kogoś tam. Połączona z twarzą... lumberjacka. Nie wiem, czy to jest autorskie, czy to nie jest ściągnięte z neta. To jest taki temat trochę kontrowersyjny, że tak powiem. No, z racji tego dam 6. Nie wiem, jak oceniać takie fanarty. Ja też nie wiem. Komputerowe. Też nie wiem, jak to. 7. No i dobra. O, i ostatni fanart został dosłany przez Marachu Rider. Marachu Rider. Knight być. No, fajne, nie? Ale to jest jakiś. Fajne, ale też nie wiadomo, czy. Czemu tło jest w ogóle podłoga? Jakby to było wydrukowane. Nie wiem, co to w ogóle. Jakby to była jakaś wizytówka. Nie, no jakaś... fajnie, ogólnie to wygląda wszystko. Mogę dać wizytówka, 8. Wizytówka, kartka mówię. Jakby jakaś kartka. Ja mogę dać 8, nie wiem, czy to jest autorskie. Brakuje podpisu jakoś tak. Ale bardzo fajne. Tak, okej. Okay. Śmieszne. Niech będzie. To by było, moi drodzy, na tyle z waszych fanartów. Teraz przejdziemy do openingu skrzynek. Okej. Okay. Okej. Okay. Na szybko. Co tam mamy? Valkyria, zap, spoko, może być. Zap, spoko, bo zbieramy zapa, trzeba będzie requestować. Goblin Gang się przyda. Goblin Gang się przyda, questy tutaj zobacz. Sobie w questach. Co tam mamy jest? Lightning Chesta. Dawaj, opala już go. Teraz? A co? A jak? Uwaga. Gold. Dalej. Poczekaj. Aha, arszerki. No. Wizard. Aha, nie, stój! Nie robiliśmy strajków. No teraz dopiero będą. O Boże, ja już myślałem, że nie będzie strajków. Dobra, balona ja bym zostawił. Tak? Arszerki? Skipujemy arszerki. Szukamy zapa. Skipuj dalej. Ale to nie. Miniony. Nie. Jeszcze raz. Dobra. Mortar. To ja wolę tak o. Skipnij teraz rzadką, bo Wizarda nie chcemy, nie? No. Nie. Skipnij rzadką. Będzie chatka. Hograider, spoko. Spoko. No i Mortara skipni, naprawdę skipni tego Mortara. Kanon, no nie wierzę. No. Ale jaja, dobra. Dobrze, że jest balonik, bo naprawdę będziemy mieli już go na poziomie 4. Okej. Okay. Uciekamy teraz. Okej, okay, jeszcze tutaj free chesta. Super magical chest, ja. Super, super. Będziemy zbierali na pewno punkciki, żeby otworzyć tego super magical chesta jak najszybciej. Dobra, przejdźmy co tam teraz. Mamy w questach? Play Bomb Tower. 15 razy chyba skipujemy, co? Nie, zostaw! Zostawiamy? Gemy są. Mi się wydaje, że to możemy zagrać tego Bomb Towera na szybko. Play Spell Card. A tu mamy, patrz, Building Card za 10 gemów. Okej, okay. Spell Karty skipnij. Yes. No i spoko. Card Rarity, dobra. Teraz do sklepu przeskocz szybko, zobaczymy, co się dzieje w sklepie. Co tam w sklepie? Free Card. Otwieraj. Bierę. Bierę.
Witch. Night Beach. Dobra, nice. Nie Night Beach. No zwykła beach. Dobra, idziemy do... Challenge musimy otworzyć za 6 winów, które graliśmy na śniadaniu z Farelem. Wow. Otwieramy, collect. Znowu jakiś epic. Baby Dragon, super. I otwieramy. Jest szansa na legę. Gold. Fire Spirit. No, Mortar. Mortar. No i taka legenda, Mega Minion. Jeden. Coś jeszcze? Chyba... Clanchest, właśnie, mówię, czegoś mi brakowało. I możemy zapytać o kartę epicką, ponieważ jest dzisiaj oczywiście niedziela. Tak jest, ale pierw otwórzmy Clanchest, później się zastanowimy, jaką kartą epicką będziemy chcieli. Gold. Barbariansy. Fire Spirit. Rakiet. Tombstone. Ładnie, 10. I dawajcie legendę. W końcu, będzie? Który to Clanchest bez legendy? No, nie wiem. Tysięczny? Ósmy? Tysięczny, no. Tysięczny ósmy. 199. Ale w ogóle co drop? Dobra, skipuj to. Fajnie. Żadną kartą nie gramy. Polecam te Clanchesty całe. Ja tak samo. A więc tak, moi drodzy, postanowiliśmy jednak, że challenge'a nie będziemy grali, tylko zajmiemy się questami, żeby zdobyć Super Magical Chest jak najszybciej. Zagraliśmy challenge'a na zmianę z Justyną sobie, tak dla fanu. Walki, no, nie były ciekawe. Bardzo mocno kontrowali nas legendami, Mega Knightem, bandytką. Naprawdę jest ciężko bez legend wygrać ten challenge. A nie chcemy marnować gemów, żeby zagrać po raz kolejny. Otworzymy za to skrzyneczkę za 4 winy. Gold. Skeleton Barrel. Skeleton Barrel. Skeletonek i ostatnia karta. Goblin Hat. Dobra. Dobra. Po prostu dramat. Mamy w questach takie zadanie, ponieważ musimy... questy. Musimy zagrać rzadkimi kartami 60 razy oraz zagrać 15 razy Bomb Towerem, dostaniemy 20 gemów, bardzo fajnie. I tutaj jeżeli zagramy Building Cards, czyli jak najbardziej nam to pasuje, rzadka, dodatkowo Building Bomb Tower. Czyli także... musimy wywalać cały czas Bomb Tower. Tak jest, cały czas musimy wywalać Bomb Towera, mamy go na pierwszym poziomie, ale weźmiemy go sobie, polepszymy, jak mamy już grać bez żartów. 150, 400. Uuu, ale się sypie. 1000 golda i dzięki temu nam jeszcze wskoczy troszeczkę expa do levela. Tak. Jeszcze raz. Myślisz? I wbijemy 9 poziom chyba, co? No co ty? Nie? Jeszcze nie? 6 poziom. Nie no, co ja? Chyba pijany dzisiaj na tym live'ie. Na tym nagrywaniu. Dobra. Takim deckiem gramy? Gramy no takim deckiem. Zamiast Freeza w tym deku po prostu damy sobie Bomb Tower. Zobaczymy, okay, jak to wyjdzie. Battle. 2934 pucharki. Mam nadzieję, że kamerka się nie przytnie, bo przed chwilą się przycięła. Ewentualnie zamiast twarzy wstawimy emotki. Będziemy tak siedzieć. Nie będziemy tak siedzieli. Dobra. To co? Ósmy poziom kontra ósmy poziom Louis. No i kurczę, troszeczkę... Goblin Gang to mi do niczego nie pasuje. Nie wiem, czemu tak dużo ludzi nie gra. No wiesz, tylko 3 kosztuje, no. Minion, leć! Ach, jeszcze nie dojdzie ta uliczka. Bo... Nie, no to przecież było najgorsze zagranie ever. Jeszcze bandytka. Ten Executioner zginie. Ale... Kamień z serduszka, dobra. 0-0. Kamień z wątroby. Bomb Tower wystaw w końcu. Tak jakoś zagramy, co? Tak wyżej. Na środku, tak no. Okej. I teraz co? To taka cisza. Właśnie. Zagrał Knighta. Witchkę. No jestem ciekaw. No ale teraz to zadziałanie szkoleniem już nic nie możesz postawić. No nic. Musimy po prostu poczekać. Tak. Na pewno śmierć, ten Bomb Tower coś tam trochę będzie rozbijał. Nie jest źle, nie? Gobliny sięgną? Nie. Sięgną te gobliny? No i znowu przy ciebie Witchka nie wybuchnie. Aha, Witchka nie wybuchnie, mówiłam, dobra. Mówiłam, nic nie stawiaj za tym Giantem. Dobra, ja spróbuję zrobić tak, rozbić to. Nie mam po prostu dzisiaj pytań, co jest rozgrywka. Maskarmi, dobra, ale chociaż odkopaliśmy... karty, wiemy jakie ma. Co za granie dobre było. Jeszcze bandytka biegnie. Nie no, ty bez błędy, pierwszy... I znowu to samo. I dawaj. Na mirrorze. Nie.
Nie trafiła. Giant. Gdzie jest ten Giant? Nie ma Gianta, miniony dałem. Ten Giant i tak zanim by rozpędził rękę na tego Wizarda, ten Wizard by chyba dwa razy zdążył uderzyć. Dobra, teraz zagrajmy w końcu normalnie jak ludzie. Egze. Co za pinda mam. Stryk. Bomb Tower, musimy się zbroić, co? Zla. Ten Graveyard to nie jest potrzebny w ogóle z tym deku. W tym deku? Bo nie ma Freeza, dlatego jest niepotrzebny, nie? No. Zaraz, trzeba to zmienić. Może zrobimy remis i nam się uda to zmienić. Egze. Bardzo ma przyspieszenie. Egze. No, niech tu ginie. Pięknie. Gincie! Gincie, wariaty! Z drugiej strony, nie. Nie chcę ci nic mówić, ale trzeba Bomber Towera odkopać kolejnego, żeby się obronić. Będzie się z Inferno Towerem bił pewnie. Zap. Patrzą, zamiast atakować tamtego Wizarda Giant! Zdążymy. Na easy. Teraz Egze. Patrz co Goblin Gang nas puszuje u góry. No. Nie dawaj Goblin Gang. Tu dam. I strzałki, ja to zabiję. Bomber Tower. Bronimy się, jednak się bronimy, bo to jest za duże ryzyko, ci powiem. No dobra. Chciał nas rozbić. Co ta bomba tego Bomb Towera to jest po prostu... epicka. No. Jest bardzo dobry deck defensywnie, ale jak widać nie ma czym zaatakować. I remis. Dobra, lecimy. Nie śpimy. Nie śpimy, mordeczki. Ósmy poziom, super. Mam nadzieję, że nam się uda. No chyba, że będzie gościu grubo wykoksowany, no i będzie miał tyle legend, że no po prostu się nie obronimy. Dobra. Bomb Tower defensywnie. No oczywiście ma Royal Ghosta. No to chyba nie wbijemy tej areny w dzisiejszym odcinku. Musiałeś wykrakać. No bo to jest, wiesz, po prostu... nowa... Uwaga. Balonik. Nie, to jest balonik ty. No balonik. Balonik. Dawajcie, no. On ma taki sam dźwięk respawnu jak normalny balon, nie? No chyba tak. Może zmieniamy długo. O, pięknie. Nie zdążę. Szkoda. Miss trochę. Dobrze. Uuu. O nie. O nie! O, Spark i co jeszcze? Może tą nową, najnowszą legendę wyciągnie. Magic Archera, którego nie ma jeszcze. Tak. Będzie dopiero od jutra. Jutro jest Magic Archer dostępny. Boom, bitch. Zostało mu jeszcze życie? Muszę tak zagrać. W nie miałem co. I tu zrobiłem patch w taki sposób. Ładnie to wyszło. Ale dobry jest na tym mocnym poziomie. Co? Dobry jest. Kto jest? Ten gościu. A, gościu. Mimo tego, że ma 8 poziom. Myślałem, że balonik. nic, no, Bomb Tower dalej. Mogliśmy zmienić tego Bomb Towera na coś innego. No, ale już mamy w tym odcinku tego Bomber Towera, niech już sobie siedzi. Dobra, poczekaj, aż ten Royal Ghost wejdzie i przed nim postaw Gianta. O, fuck. Co ja zrobiłem? Czemu ja skipłem tego zapasu? Wydałeś Barbariansy zamiast Gianta. Dobrze zrobiłem. Ja zrobię inaczej. O kurczę, tornado ma, dobra, chociaż tyle się dowiedzieliśmy na ten temat. Okej, i co teraz? Spartacus idzie, dobra. Nie! Egze. Giant Skeleton. Zostaw tą różnicę, dawaj. Bomber Tower. Dobrze. I pięknie. I się wszystko się rozwiązało. A więc tak, co teraz? No miniony wyrzuć. Miniony. Też to widzę. Musimy zagrać zapa. Cyk. Uwaga! Ty dobry jest. Uwaga! Tutaj co, znowu będzie remis?
Chyba będzie znowu remis, no co możemy poradzić? Chyba... Nic tu nie dawaj, nie wiesz. Dobrze, tutaj nic nie damy. Pamiętaj, że my też mamy... Minionki za koło wieży, no. My też mamy, pamiętaj, Sparkiego w deku. Możemy sobie wsadzić do deka. O! O! Pięknie, znowu nie dojdzie. No, niestety nie doszedł. Zap! I elitarni. I Goblin Gang. Zobaczymy, co teraz strzałki robi. Strzałki. Nie, Loga ma. To cwaniak. Dobra. Nic nam nie powiedział, że ma Loga. Nic. Dawaj Gianta na to wszystko. Wiem. 3, 2, 1, dobij! 3, 2, 1, dobij! 3, 2, 1. Pięknie, dzięki. No! Stop! Stop! Wow, powiem ci, że mało brakowało i byśmy dostali baty w tak lamerski, że tak powiem, sposób. Good game. GG. No nie dobijemy dzisiaj tego Hag Mountain. Chyba Hag Mountain dzisiaj nie dobijemy, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie tą łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z Dojem Rust. Trzymajcie się, yo!